Różowa wentylacja, zwykły dosyłacz, różowa staba, brak dyrektywy i z tego co widzę, to będzie raczej grany full goldzik. Mała apteczka, duży zestaw naprawczy i racje bojowe. Czemu mała apteczka? Nie wiem. Moim zdaniem już jeżeli gramy na bogato, to warto jednak wozić tą dużą. Niewiele to zmienia koszty bitwy, a zawsze daje jakąś osłonę dla naszych załogantów. A kolejna też rzecz, jeżeli nam jakimś cudem dwóch załogantów padnie jednym strzałem, to możemy od razu ich uleczyć, bo możemy uleczyć wszystkich załogantów jednym kliknięciem. 315 peny na goldzie, jak widzimy. Podstawowych pestek brak. 5 burzaków. Erlenberg w trybie... Zostawmy tak, to nie musi być aż tak dużo. Erlenberg w trybie zwykłym, a za kierownicą dzisiaj CS-63 jest Matt. Kilka podłóg XD. CS-a u mnie na kanale nie było dawno, albo nie było wcale, jeśli chodzi o wasze bitwy. Przyznam szczerze, że już nie pamiętam. Zazwyczaj gdzieś tam te czołgi na 10 tierach, z których dostaję bitwy, się powtarzają. Tutaj będziemy mieli naprawdę rewelacyjny wynik bazowego expa jak na tier 10. Jeśli chodzi o uszkodzenia, to zobaczycie. Od razu powiem, miewałem bitwy z lepszymi uszkodzeniami, jeśli chodzi o dyszki. A... Przepraszam, jak zwykle zaczynam nagrywać, telefon przerwał mi tutaj nagranie. Ale nie będę zaczynał gadki od początku. 1 do 0 póki co. Ta miejscówka, z której tutaj strzela nasz bohater, jest dość upierdliwa. Ja przyznam szczerze, że sam się próbując przejeżdżać, skracać właśnie tamtędy, już oszukałem. Na przykład też często zajmowana jest ta miejscówka, w której stał bohater CS-em Buraskiem, bo Burask jest pojazdem na tyle szybkim, że sobie spokojnie w dobre tempo wjeżdża w te krzaki. I nawet nie tyle, co spotuje też, no bo stamtąd możemy część pojazdów zaświecić, co na przykład takim Buraskiem, który ma dwie pestki, które zdejmują sporo HP-ków swoim tierom czy tierom niższym, no to przy odpowiednim losowaniu takim Buraskiem, jak jesteśmy tierem niższym, może nam gość popsuć praktycznie bitwę. Teraz widzimy, jak Leopard złapał potężny tutaj strzał, prawdopodobnie od tej lodówki. No, ale też nasz bohater, czyli Matt, wykorzystuje mobilność tego CS-a do zmiany pozycji. Ja CS-em praktycznie nie grałem, od kiedy on do gry wszedł, bo zawsze jest coś innego do ogrywania, zawsze są jakieś nowe pojazdy. Ale wiele osób tego CS-a chwali, wiele osób tym CS-em grać lubi. Różne są też setupy, jeśli chodzi o wyposażenie, więc tutaj jak oglądacie ten film, to dajcie znać w komentarzach, na jakim zestawie ewentualnie na CS-ie wygracie i jaki zestaw wy polecacie. Teraz mamy przestrzał na Mausa. Maus nie ma łatwego życia, mocno został pobijany, próbuje się gdzieś tam jakoś kontować, ale wtedy i tak pokazuje się pod dobrym kątem dla naszego bohatera. I oczywiście tam jeszcze wtedy był drugi Maus, ale już do tamtego strzelania nie było. 3 do 4, 3000 hapców w plecy jesteśmy. Strzał na ślepo w dość takie oczywiste miejsce, w którym często ktoś stoi. A tutaj jeszcze nie wszystko było na spocie nie był jeden grill, na spocie nie była lodówka. Teraz widzimy dobicie Progetto, który właśnie był na ogrysku. Ponad 2000 uszkodzeń widocznych i niecałe 2000 po asyście. Jest żaruwa, coś nas zaświeciło. Pytanie, czy tu właśnie gdzieś stoi grill, czy to ta M60, która była wcześniej widziana. Przypominam, że CS jest polskim medem, który ma dwa tryby jazdy. Jeden szybszy, z gorszymi parametrami działa, drugi wolniejszy. Do niedawna był to jedyny tego typu pojazd, oczywiście tam nie liczę kołowców, ale od operacji świątecznych taką samą funkcję dostał też nowy czołg lekki francuski, czyli Charmle 75. M60 nic nam nie zrobiła, sama ma już sporo HP-ków mniej od nas. Tutaj teraz właśnie ważne, żeby głupio ich nie stracić. Grill chciał chyba zrobić, nie wiem, czy to nam krzywdę, czy nie nam. Nadział się na pestkę od nas, ale i nie tylko. do 5. Kolejna asysta nam wpada na konto.
Widzimy, bohater ma perka właśnie na sygnalizację, że zmierza pocisk artyleryjski. Ja szczerze mówiąc za tym perkiem nie przepadam. Moim zdaniem on niewiele daje. Nawet jeżeli gdzieś dostajemy informację, że leci nam ten strzał, to rzadko kiedy jesteśmy w stanie i tak tego strzału uniknąć, a dodatkowo, nawet jak próbujemy, no to i tak zazwyczaj coś ze splesza nam wejdzie. Wyspotowana lodówka od razu, tutaj widzieliśmy dość dobra reakcja, nie było próby strzelania za wszelką cenę w tego M60, tylko właśnie raczej troska o własne hapeki. Tutaj strzelanie na blindzie. Poszukiwanie artylerii chyba po tracerze. No przyznaję, że dość dużo pestek tutaj ma, decyduje się wystrzelić. Ja chyba bym tego nie robił. Nie strzelałbym aż tyle, ewentualnie pewnie jakiegoś burzaczka bym puścił. Zobaczymy, jak to potem będzie wyglądało, jeśli chodzi o zadane uszkodzenia pod koniec bitwy, a zadane uszkodzenia na screenach. Wciąż widzimy polowanie na arty. Jeśli chodzi o takie polowanie na arty na tej mapie, to szczerze mówiąc raczej się z tym za często nie spotykam. Ja sam chyba nigdy tego nie robiłem. O wiele częściej, o wiele łatwiej jest skontrolować fajnie artę, czy to na urwisku, czy przede wszystkim na... O ile to w ogóle chodziło o artę? Czy przede wszystkim na Prochorowce, moi drodzy, no bo tam są charakterystyczne krzaki, charakterystyczne miejsca i zazwyczaj, jeżeli już wiemy w niektórych sektorach mapy, z którego miejsca mniej więcej leci na nas pocisk, to jest łatwą taką artę ubić i dzięki tym tracerom już nie raz, nie dwa nawet taką artylerię, grając zwykłym czołgiem, skontrowałem właśnie na Procho. Ponad 4000 uszkodzeń zrobionych, 2500 asysty, 2-3 już czołgi jesteśmy w plecy. No, tym bardziej przy takim wyniku. Prawdopodobnie, znaczy inaczej, obstawiam, że nasz bohater nie zakładał raczej, że ta bitwa będzie wygrana i będzie do wyciągania. Mamy grilla. I czy teraz w ruch pójdą pociski odłamkowo burzące? Oczywiście jakieś pretensje tutaj na czacie są dla naszego bohatera, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, bo w tej sytuacji to właśnie, o tak jak teraz, bezpiecznie się było wycofać i zobaczcie, nie dość, że spotujemy teraz te pojazdy, które podjechały, to mamy bezpieczne strzelanie, dobre. Teoretycznie dobra decyzja na przełączenie się na burzaki, ale jednak tą lodówkę warto strzelić troszkę niżej i też ten pocisk nie wszedł aż tak dobrze, natomiast już drugi tutaj ładnie wchodzi, kolejny burzaczek ładnie penetruje tego FV-a, no i teraz prawdopodobnie będzie to dobicie, tak jest, niecałe 6000 uszkodzeń zrobionych, 5 fragów, ostatni burzak. Prawdopodobnie właśnie na tego grilla. No i zostają dwie artylerie i FV-215B, który właśnie prawdopodobnie już jest u nas w kapie, bo to raczej on kapuje, a nie arcioszki. Mecz mi się chce, jak Fałka tutaj tłumaczy naszemu bohaterowi, z jakich pestek ma strzelać. Dobrze, że FV jest na spocie. Ładnie ustawiony bokiem, plus jeszcze z gąsienicą. Kolejny dekap. Czy będzie strzelanie w to samo miejsce?
Tak jest, widzimy, FV się nie rusza. I zobaczcie, już zostaje tylko 12 pestek. Jest grill, wyjeżdża, czy nastrzeli. Nie trafił, moi drodzy, nie trafił. Bardzo dużo szczęścia. Patrzę, co tu się stało, on po prostu spudłował. Teraz jeszcze fajnie możemy uciec od strzałów FV. Widzimy już dwa nadlatujące pociski od artylerii. Bardzo duży tutaj srogi strzał od obiekta 267 za ponad 500 i też należy pochwalić, jak ładnie jest postawiony grill przez mata, bo inaczej przecież ten grill by się mógł obrócić i naszego bohatera dobić, a w ten oto sposób grill, mając nie w pełni obrotową wieżę, został uziemiony. No i teraz pozostaje kwestia czego? Ano oczywiście tego, czy arty zdążą strzelić. Już nadciąga strzał, na szczęście było to zbyt późno. O, tutaj kolejna arta też nieźle kombinowała. No i mamy 13 do 13, 7706 uszkodzeń widocznych. Jest obiekt 261, widzimy blindy, akurat te arty nie miały sensu, bo ona jest na fullu. Teraz trzeba skończyć z dobijaniem, zanim nam GWS Toch będzie chciał zrobić brzydkie rzeczy. I pytanie właśnie, czy teraz będzie właśnie Matt się starał jak najbardziej ruszać, żeby to GW ewentualnie nie trafiło. Jest strzał 261, nadciąga strzał od GWS, to na szczęście nie trafia. Siódmy frag zrobiony, 8200, tak, tutaj na pewno jakieś blindy będą, bo już patrząc po tym wyniku, jaki widzimy, a jaki będzie na końcu, to już mogę powiedzieć. Obiekt ma 68, wersja 4, o dziwo się obudził. No i teraz miło by było zrobić tego Radleya Waltersa, gdzieś tam ta bitwa przecież jest wyciągana. I byłoby też fajnie nie zginąć. Niestety po zmianach artylerii, kiedy te arty mają dużego splasha, kiedy są celniejsze, będąc na ogrysku, jesteśmy o wiele łatwiejsi do trafienia i zniszczenia, niż to było jeszcze za czasów starej arcioszki. Wtedy te arty dłużej skupiały i były zdecydowanie bardziej niecelne. Musiały nas bardziej bezpośrednio trafić, a teraz właśnie splashem wystarczy. Nawet gdzieś obok jest i jak jesteśmy na ogrysku, to będzie wyglądało niezbyt dobrze. Poszukiwanie, gdzie jest GWS, to 268 również nie zamierza kapować, tylko szuka arty. Pytanie, czy starczy czasu. No CS jest oczywiście bardzo, bardzo mobilnym pojazdem. Tutaj w sumie Matt dobrze doradza, żeby ten 268 jechał do kapa. Zobaczymy, czy zareaguje. Tak, chyba zareaguje, więc też chyba brawo dla niego, bo patrząc na styl jego gry, to można było przypuszczać, że czytanie czatu też niekoniecznie jest jego mocną stroną, a może nawet w ogóle ten czat ma wyłączony. Mamy wjechanie do kapa odpowiednio, żeby bitwę skapować i jest GW. No tutaj szczerze mówiąc bym się go nie spodziewał. GW jest na ogrysku, czyli jakiś blind w tę artę jednak wszedł. I teraz będzie delikatny wyjazd. Zgęszczenie? Oj, no powiem, to było... To było dziwne. Znowu zgęszczenie, ale tak naprawdę chyba chodzi tutaj po prostu o to, żeby wystrzelić się z amunicji i bez problemu zrobić. Zrobić Fadina. Jak dla mnie jest to przerost formy nad treścią, ale co kto lubi. Czasu wystarczyło, dobicie Radley Walters, kolejny medal wpada, 15 do 13, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Moi drodzy, za bitewkę ten mat uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego. Mamy tutaj dużego kolibra, specjalistę, medal Radleya Waltersa, medal Pascucciego oraz medal Fadina. Ja nie jestem zwolennikiem takich medali, ale Matt zrobił to tak jak trzeba, więc brawo dla niego. Natomiast zaraz, zanim przejdę do dalszego omawiania bitwy, przypominam, że jak przekroczyłem 50 tysięcy subskrypcji na kanale, to było dość dawno temu, ale obiecałem, że wrzucę wam film z gotowania bigosu. Dużo czasu minęło z różnych powodów prywatnych,
u mnie, ale w końcu taki materiał z gotowania bigosu na kanał wleciał, więc jeżeli go nie widzieliście, to będę wdzięczny, jeżeli ten materiał nadrobicie, oczywiście cały, zostawić jakiś komentarz, łapkę w górę, zależałoby mi na tym, żeby ten film się troszkę dalej poniósł. Link do niego będzie w przypiętym komentarzu. Jeśli chodzi tutaj o ostatnią stronę, to mieliśmy prawie 6 km przejechane, więc sporo jeżdżenia. 2531 asysty i 9678 uszkodzeń własnych. To jest bardzo, bardzo ładny wynik. Oczywiście zazwyczaj na tych dychach gdzieś tam pokazuje powyżej 10 tysięcy, ale tutaj mieliśmy wór medali, mieliśmy ładną asystę, a przede wszystkim też ta asysta, te medale i 8 fragów dało naszemu bohaterowi 1854 punkty bazowego expa. Moi drodzy, mówimy tutaj o tierach dziesiątych, o tierach, które nie dostają bonusów do expa za strzelanie do tierów wyższych. Ja nie kojarzę, żebym nagrywał jakąś bitwę na tych tierach, która by miała więcej expa. Wydaje mi się, że jest to rekord, jeśli chodzi o moje filmy. Może się mylę, bo trochę ich nagrywałem, jeśli chodzi o dyszki. Tym bardziej mat wielkie. Gratulacje, moi drodzy, docencie to i zostawcie łapkę w górę, jakiś dobry komentarz dla naszego dzisiejszego bohatera. 53 oddanych, wszystkie wystrzelone, 34 trafione, 27 z penetracją. Na te 9678 uszkodzeń, 6587 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 6 km. Na czysto nic nie zarobione w plecy, był mat prawie 26 tysięcy kredek, ale myślę, że spokojnie to przeżył przy takim wyniku. Expa wpadło 6953. Moi drodzy, pamiętajcie o sekcji komentarzy. Mat, tobie dziękuję za podesłanie mi powtórki. Jeszcze raz gratulacje. Pamiętajcie o łapkach. Dziękuję moim patronom. Dziękuję wszystkim osobom, które nie przewijają reklam oraz tym osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Dzięki wam za wasze całe wsparcie. Przypominam jeszcze raz o materiale z bigosem w przypiętym komentarzu i na dzisiaj będę się już z wami żegnał. Życzę wam miłego dzionka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!